Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w LX2. O, moi drodzy, dzisiaj rozpoczniemy sobie od rozdysponowania punktów nauki, których mam naprawdę sporo, bo w ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie LX-owe podki. Także pójdziemy najpierw do Tialga. Nie chcę zniszczenia, naucz mnie czegoś. Nauczymy się tutaj ciosu w plecy, ponieważ jest to rzecz, która już mi zalega dłuższy czas. Interesuje mnie również w tym momencie nauczyć się dodatkowych punktów wytrzymałości. Broń ciężka, zadawane bronią ciężką, biegłość w broni ciężkiej. To by nam się przydało, ale musimy mieć to. I zastanawiam się, czy od razu w to nie pójść, ponieważ jest taka rzecz, że ja bardzo bym chciała założyć i używać, to też jest ważne, broni Bum Bum Papa. Bum nie żyje, ten opis jest cudowny. Później można miotać oszczepów, ale to mnie teraz interesuje, więc damy sobie w zręczność jeden punkt. Dzięki temu możemy sobie założyć to cudo. Myślę, że pod łuk, bo łuk mi w tym momencie nie będzie potrzebny. Zrobimy sobie zapis. Gdy ja to wyciągam, to jak my tego używamy? Mogę z tym latać, ale nie mogę tego używać w walce. Tak celujemy. Ile ja mam naboi do tego cuda w ogóle? Amunicja do dział 6. Harpun. Rakieta. Okej. Okay. To jest w ogóle działko Morkona, także no... Okej, okay, fajnie, zgadza się to ze sobą. Także myślę, że będę chciała tego używać, więc od razu możemy się u Tialga też nauczyć tej broni ciężkiej. Chociaż planowałam się nauczyć czegoś innego. Ale w sumie będę miała jeszcze poziom, więc się nauczymy najwyżej później. Ty czegoś uczysz jeszcze? Nie za bardzo. Tutaj na razie się nie nauczymy. Ale w sumie ta broń ciężka... Zróbmy to. Tego się też od razu nauczę. Jak to teraz wygląda, kiedy ja sobie to założę? No nie wiem. Pytanie jeszcze, kto mi sprzeda te działka. Może tutaj na dole ktoś będzie w stanie. Pokaż mi na sprzedaż, co masz. Czy ty masz, gościu, takie rzeczy? Masz jakieś amunicje, tego typu rzeczy? Sprawy? Masz paliwo. To od razu zabieram. Masz też Elex w czystej formie. To akurat nie wiem, czy biorę od ciebie, czy nie. A wiecie co? Wezmę. Bo to trzeba korzystać z takich rzeczy. Młot pneumatyczny to akurat mam. Ty nie masz amunicji takiej, jak potrzebuję. Ale mamy tutaj jeszcze parę innych kupców, także możemy spróbować. Ta broń mi się podoba, bo są takie potwory, jak na przykład ten pierdolony człapacz, którego nienawidzę. I myślę, że ta broń by nam ułatwiła życie. Chcę coś kupić. Jeżeli on nie będzie miał, to będziemy musieli u Morkonów poszukać tego w takim razie. Amunicja do dział. Dobra, biorę całą. Okej, myślę, że jesteśmy dobrze zaopatrzeni. I teraz tak, nie mamy teraz punktów żadnych. Jeszcze taka rzecz. Chciałabym w przyszłości, i to w miarę najbliższej, założyć sobie broń, która się nazywa naganiacz, a później zbawca. Jak widzicie, no ja potrzebuję do nich już sporo tych rzeczy, których nie mam. I jeszcze taka rzecz. My jesteśmy teraz tutaj przy Smithie. Pójdziemy sobie jeszcze zrobić potki na chwilę do domku, bo mogę zrobić z tego, co mi się kojarzy, potkę na spryt i potkę na budowę. Mam wystarczające składniki na to. Także skorzystamy sobie. Napoje eleksowe, no jak widzicie, nie mogę, a bardzo bym chciała. Mamy napój do budowy. Możliwość stworzenia. Mamy napój również do
zręczności. I te eliksirki możemy sobie na spokojnie wypić. Siup i siup. I teraz tak, mamy jeszcze atrybuty. Jakby je tutaj rozdać? Z tych umiejętności, co mnie jeszcze interesują, to bym chciała rozwijać, czyli pójdziemy może w zręczność. Ewentualnie tutaj te punkty atrybutów też są całkiem ok. Do Morkona to ja już nie potrzebuję żadnych wielkich umiejętności. Co najwyżej tutaj ten odrzutowy, ale to jest inteligencja. Czy ja potrzebuję jeszcze inteligencję rozwijać? Nie wydaje mi się. Najbardziej powinnam pójść w budowę i powinnam pójść w rzemiosło, jak już. Damy sobie do zręczności 61, może max. Tutaj już mnie kosztuje 5 i tutaj mnie kosztuje 5, 2, 2 i 2. Dobra. To damy zręczność na full. Dalej mogę mieć na 2, także zostawimy to w ten sposób. Zręczność też nam się przyda, to trzeba akurat przyznać. Dobra, i teraz co będziemy, moi drodzy, dzisiaj robić? Będziemy na pewno wbijać nowy poziom, żeby sobie odblokować umiejętność punktów atrybutów chyba. To mnie jeszcze interesowało, ewentualnie to pieprzone górnictwo jeszcze. Ale tak, zaczniemy od zadania kłopoty w dolinie, wracamy do wątku fabularnego. Chwilowo dajemy sobie spokój ze zwiedzaniem mapy. Na kokrzenie Jaxa jeszcze również przyjdzie czas, mam dopiero trzeci rozdział. Ważne było dla mnie, żeby te teleportery odblokować, bo ułatwi nam to dupę, podróżowanie i życie. Ale jak już to mamy, to już za dużo więcej nie będziemy potrzebować. Jeżeli chodzi o zabijanie właśnie tych wszystkich potworów typu cyklopów, troli jakichś tam górskich, troli leśnych, behemotów, nie wiem kogo tam jeszcze, to będziemy to robić później. Też taka ważna sprawa, jak będziemy szukać eleksu w czystej formie, czyli tego takiego, nie eleksitu, którym płacimy, tylko tego, tych dużych brył eleksu, dzięki którym robimy potki, to będziemy szli w okolice konwerterów starych, które zostały zniszczone. Na przykład przy jednym ostatnio byliśmy i tam potwory na przykład zostawiłam. Tu jest w ogóle chyba eleks w czystej formie, dokładnie. Czy ja jak to wezmę? O. No już, gościu, okej. Podobno zmagasz się z jakimiś problemami, które mogą osłabić banitów. Przyznam, że całkiem ładnie to ująłeś, przyjacielu. Widzisz tę hordę bestii na brzegu krateru? Kiedy pojawiły się tu te trujące pomioty piekieł, wszystkie normalne zwierzęta żyjące w pobliżu terraformatora przestraszyły się i dały nogę. Spróbuj zgadnąć, gdzie postanowiły szukać schronienia. Masz 3 strzały. Tak, dokładnie. Wszystkie ściągają tutaj, do tej dziury zwanej przez nas domem. Na początku przylazło ledwie kilka stworów, ale teraz są ich tam całe stada. Jeśli nie zaczniemy działać, wkrótce będziemy pływać w ich gównie popachy. No to lepiej coś z tym zrób. O, nie omieszkam. Otóż ty pozbędziesz się tych stworów. Zabij te pierdolone bestie przyczajone na brzegu krateru, zanim tu zlezą i odbiorą nam nasze wesołe miasteczko. Co takiego? Nie chcesz się tego podjąć? Było nie kłapać mordą bez powodu. Nie zamierzam tracić z tego powodu więcej moich ludzi. Kończy mi się czas. O, Matulu. Ale expik, wy to widzicie? Ja nie pogardzę. Lecimy. Cholera. Tyle jest jeszcze do zrobienia. Dobra, Jax, ale wiesz co, może nie będziemy tego używać, wiesz?
tylko weźmiemy sobie normalną broń. Przegnane potworki to się nazywa. Nie, no wiecie, Expik będzie leciał, a ile trofeów, dajcie spokój, ja tam się cieszę. Miałeś uderzyć, Jack, z silnym, ale coś ci chyba nie wyszło. Nie, fajnie, super. Nie spodziewałam się takiego prostego zadania, bo to jest proste zadanie, nawet z keksy to nie jest problem. No chyba, że może jak będą w grupie, to może swoich słów jakoś tam pożałuję. Ale na ogólnie to raczej nie będę narzekać, wbijemy sobie ten nowy poziom, który chciałam. I się nauczymy też innych rzeczy. Widzę, że ten szczuromas sobie tu przyszedł. Kiedy mi ten expik wejdzie? Tak na 100%? Te żaroloty co najwyżej są najgorsze. Chociaż one widzę, że nie... Wy też się zaliczacie? Nie mam pojęcia. Tak. Ale ty to jesteś żartem, gościu. Tam się jakiś skeksik denerwuje. No i już, nowy poziom. Super. Ja nie narzekam, ja się cieszę. Dobra, zanim pójdziemy w tamtą stronę, to chodźmy najpierw w tą. Nie no, naprawdę okej. Dobra, gościu. Spoko. Przynajmniej nie mam mokrołazów, nie muszę się aż tak bardzo nawkurzać, tylko jakieś nędzne zbieracze, trochę z keksów. Takie gówna tutaj jest nic. Przez chwilę myślałam, że wiecie, że to są jakieś potwory z wyższej półki. A tu takie maluszki mi dali. No jeszcze żyjesz? No, jeszcze uniknął. Wiecie, ja tutaj troszeczkę w sumie biegałam ostatnio. Co prawda w stronę teleportera biegliśmy. Ale w sumie spoko. Dobra, może zaczniemy od szakala, bo one mają ten swój doskok, chociaż ten szakal wygląda jakby nie należał do grona. Tam się ktoś z kimś leje. Tak jakby kogoś gryzły te stworzenia. A, to tylko chyba kupiec wędrowny, wiecie? Tak to przynajmniej wygląda. Widzę, że mi coś już zabili tutaj. Jakieś zwłoki tu powinny leżeć. Dobra, wejdę, podejdę tutaj, bo będą mi wybijać te stworzenia. Także no. Ktoś tu używa magii. Tak, to jest po prostu wędrowny kupiec zwykły. A oni mi po prostu wybijają zwierzynę. No, niefortunnie się zrobiło. Niefortunnie, bo mi psują expa. Czy wy, goście, możecie się stąd iść? Z tych skeksów to jest całkiem niezły ten. No. Ile jest ze skeksa? 158. A oni mi ich trochę powybijali, nie? A, no cóż. Tu jakieś ciało martwe. Eryk.
Nie wiem, kim jest Eryk. Gratuluję. Doprowadziłeś nas prosto do basenu ze szczochami trolla. A, mówisz? To co, że troll gdzieś tu w okolicy? Zatruta osoba. W sumie to na trolla bym się nie obraziła, nie? Jack, strafiałbyś, wiesz? Dobra. Poważnie? Gdzieś troll? Coś, gdzieś, jakoś, coś? Nie widzę. Okej, okay, to jest chyba jakiś easter egg, bo tutaj wszyscy mają imię, którzy tu umarli. No ale nie ma właściciela spowodowanych szkód. To straszne. Liczyłam na jakiegoś trolla, nie? Żebyśmy sobie mogli go zaznaczyć. No, cóż, nie wszystko można dostać. Dobra, przejdziemy teraz na dół. No, oni mi wszystko powybijali tu. Prześladowcę tygrysiego nawet? Że też akurat tak musiało się stać, nie? Że mi to powybijali. Co za wredota. Para się uchowało. Ale oni już są na dole, już tam walczą chyba. Chyba ta. O, dobra. Trudno. Trudno się mówi i płynie się dalej. Młodego szakala mam na hita? Panie... Weź się pan... Odwal. Jebać to miejsce, zróbmy coś ciekawego. Zouza, musisz chwilę poczekać, wiesz? Zresztą no przecież dzieje się rozpierducha. To ja nie wiem, o co jej chodzi. Stara skalna ważka. Ona chyba była poza zadaniem. Za to ty jesteś nie poza zadaniem. A, spoko. Tutaj jeszcze coś drze na mnie ryjec. No i dobra. I schodzimy na dół. Tu jeszcze jakieś potworki powinny być. Sporo expa straciłam. Trochę to wkurzające, że wiecie. Że zwykli tacy kupcy po prostu przyszli i rozjebali, nie? Ale bywa i tak. Przynajmniej mogę sobie, wiecie, trochę pozbierać tych surowców, nie? Tu jest wyżej coś jeszcze. Tam wysoko zostawiłam? A, bo to ta ważka głupia. Ty, pani ważka! Fajnie. Ej, no ona mnie w ogóle nie chce atakować. Dobra, zostawmy ją na koniec. Chociaż coś czuję, że na końcu to będzie mnie najbardziej właśnie wkurzała, nie? Może potem do mnie nagle jakoś przyleci jakimś cudem. Nawet nie była mną zainteresowana. Dobra, szczuromasy mamy już wszystkie. W sumie, wiecie co, ciekawe zadanie.
takie inne. Wiecie, spodziewacie się walki z niebianidami, a raczej z niebianami. Chociaż niebianidzi to też się nazywa. A dostajecie, wiecie, takie zwykłe potworki, bo przez to, że jest formator, to one zaczęły uciekać i trzeba je wybić. W sumie to mi się podoba, wiecie? Brakowało mi takich questów. Takich właśnie trochę innych. Nie polegających typowo na walce z tymi fioletowymi dziadostwami, tylko na czymś właśnie takim. W sumie dostaliśmy też coś podobnego, jak było z tymi morkonami. I to też było spoko. Zbieracz i tutaj jakby zostały chyba dwie ważki. Chociaż nie, to jest zwykła ważka. Tu jeszcze jakiś skeks, ale chyba zwykły. Nie wiem, ale zwykła ważka na pewno. Okej, skeks nie jest zwykły. Jak widzicie, tutaj mi nawet skille Morkona nie są potrzebne. No i została ta ważka najbardziej upierdliwa, która lata gdzieś tam pod niebem i nie wiem, jak ja mam ją sobie niby pokonać, kiedy ona w ogóle ma mnie gdzieś. Mam nadzieję, że się zadanie nie zbagowało, bo jeżeli tak, to będzie mi w chuj przykro. Dobra, chyba będę musiała tutaj pokombinować, żeby wlecieć. A ważkę mamy gdzie? W dupie. Tu lata niby nade mną chyba. Albo mi się wydawało. Błagam, niech ona będzie tutaj gdzieś. Znowu ją pokazuję tam. No niedobrze wam powiem. No, cholera jasna. Wiecie co, ja bym zrobiła chyba zapis gry i zrobiłabym wczyt gry, bo ewidentnie to tak być nie powinno. To nie jest normalne. Że ona mi odlatuje w przestworze, nie? Tylko, że ona non stop to robi. Okej, udało się. Kłopoty w dolinie. Dobra, ale gdyby nie zapis, to coś czuję, że to by nie pomogło. Dobra, co mamy dalej? Ofensywa przeciwko berserkom. Poczucie obowiązku, zupa była zasłona. Głosy w ciemności. Partner szóstej siły. Musimy porozmawiać z Dawkinsem i Dawkins jest w Mararkorze. Także tam będziemy zmierzać. Chyba. Moment, nie mogę sobie tego zaznaczyć. Głosy w ciemności. Co mi pokazuje? Stary zakład chemiczny. Dobra, czyli tam możemy się udać. Myślę. Tylko zanim, to jeszcze byśmy sobie rozdysponowali punkty w jedną rzecz. Moglibyśmy tą broń ciężką doładować na full. Albo moglibyśmy sobie pójść tutaj w te punkty z atrybutami jeszcze, bo dzięki temu będę miała ich więcej i będę mogła się więcej nauczyć. W sumie jakbym chciała, to mogłabym sobie... no proszę. Ale to dopiero później. Tam mówiłam, że 77, nie? Dobra, ale te głosy w ciemności to myślę, że zrobimy. Tylko tak. Przenieśmy się jeszcze na szybko. Tutaj do bastionu. Nie. Ustawmy sobie, kto mnie nauczy postaci. Kto jest nauczycielem? Tu jest nauczyciel i tam jest nauczyciel. Jeszcze jest Chloe w forcie. Ale chyba najbliżej będziemy mieli tutaj do zamku. Do Ewy. Bo to chyba Ewa uczy. Także skorzystajmy.
Co tu się stało? Okej, cudownie, fajnie. Wszystko rozumiem. Po prostu świetnie. Okej. Dobra, chyba to jest ten moment, w którym nie pytamy, tylko robimy swoje. Cokolwiek łazi za tymi murami, ma na... Dobra, i wchodzimy sobie tutaj. Tutaj i Ewa chyba jest tutaj. Tak. Cześć Ewa. I teraz co ja chcę od ciebie? To chyba chciałam, nie to. Tylko to. Będę potrzebowała spirytu, jeżeli będę chciała to dalej. Dobra. I teraz tak, mamy 20 punktów atrybutów. I teraz w co ja chciałam te umiejętności podwyższyć? Myślałam o budowie i myślałam o sile, no nie? Ewentualnie o tej zręczności, ale tutaj i tak będziemy przy progu. To bym mogła sobie odblokować, czyli w tą siłę moglibyśmy dać. A umiejętności przetrwania, to tutaj budowa. To mogę mieć dalej. Budowa. Ewentualnie. Tutaj spryt, to nie chcę. To nie. Budowa i siła. Wiecie co, dajmy w tą siłę full. Potem będę w stanie sobie dać dwa punkty. To akurat będziemy mogli założyć broń, jak będziemy mieli nowy poziom. I teraz ruszymy sobie tutaj. W starym zakładzie chemicznym już byliśmy. I to dwa odcinki temu. Także raczej będzie tutaj w miarę przyjemnie. Bronią ciężką potrafię się posługiwać, więc jak tylko spotkamy jakiegoś potwora, jakiegoś mutanta. Nie wiem, czy widzieliście, ale tam zwłoki się wywaliły w powietrze. Tutaj chyba zostawiłam człapacza. Minimum jednego, z tego co pamiętam. Chociaż nie, nie wiem, czy to tutaj, czy to w innym miejscu, ale... Było takie miejsce, gdzie zostawiłam tego człapacza w spokoju. Tutaj coś lata. Ale to już nie będę po to lazła. I tutaj mamy ten punkcik. I to jest w teorii tutaj na dole. No dobrze. Okej, tu się wchodzi, widzę. Trochę tu ciemno. To o tym miejscu wspominał Tjalk. Zauza opuszcza grupę. 3, 4, 5, 2, 0, 1. Włączam przesył danych. Żołnierze wroga wycofują się z sektora A 120 do B 609. Kurwa! Uwaga! Czujniki zewnętrzne zarejestrowały ruch. Aktywuj algorytmy namierzające. Analiza. Istota humanoidalna. Silna aktywność transformacyjna. Kroni? Czy to ty? Co? Coś ty zrobił? Jestem Kassandra. Jednostka kontrolna zero. Moje zewnętrzne czujniki zidentyfikowały na planecie docelowej drugą ludzką anomalię. Gdzie twój prototyp? Łapie. Rozmawiam z SI głównego formatora. Zhakowałeś mojego drona. Analiza twojego metabolizmu wskazuje na zaawansowane stadium transmutacji bez oznak metamorfozy. To aberracja. Niezbędna będzie kompleksowa diagnoza w jednostce badawczej. Owszem, użarła mnie jedna z waszych bestii, ale nie zamierzam poddawać się waszej chorobie, wywłoko. Stój w miejscu. Kuratorzy zabiorą cię do aresztu. Gdzie twój prototyp? Chciałabyś, co? Poza tym, o czym ty do cholery gadasz? Jaki znowu prototyp? Pierwsza ludzka anomalia na planecie docelowej. Gdzie ona się znajduje? Gdzie twój prototyp? Wprawdzie to nawet pocieszające, że nie macie zielonego pojęcia o naszym gatunku. Okazuje się, że nie jesteście ani wszechwiedzący, ani idealni, ani niezwyciężeni. Czy ta pierwsza anomalia nosi jakieś imię?
Gdzie przebywa prototyp? Gdzie Dawkins? No jasne. Dawkins. Ten dupek znowu narobił nam kłopotów. Stój w miejscu. Kuratorzy zabiorą cię do aresztu. Posłuchaj no. Nic nikomu nie powiem i nigdzie z nikim nie pójdę. Zniszczę cię. Nie zostanie po tobie nawet jeden obwód. Analiza. Gdzie twój prototyp? Gdzie twój główny panel? Analiza. No co? Parę grusz i się zawieszasz? Aha. Dowódco? Szlak by to. Dopiero się rozkręcałem. Uruchamiam autodiagnozę. Już zniknęła. Spokojnie, Kroni. Wykryto naruszenie głównych systemów. Podejrzenie wtargnięcia obcego podmiotu. Żebyś wiedział, lepiej pomyśl, jak w przyszłości temu zapobiec. Bez wątpienia znowu tego spróbuję. Potwierdzam. Ja pierdykam. Co tu się w ogóle wydarzyło? A, bo tu jest zasadzka na mnie, tak? Tak. Wiecie co? A ja bym chciała spróbować czegoś. Wiecie co? Nie opłaca się. Nie. Bieda. Powiem wam. Chociaż kurator trochę dostał laga mózgu. Gościu. Nie no, co wy w ogóle? To nie ma żadnego porównania. Schowaj tę broń. Ćwoku. Gościu. To się bardziej opłaci na te właśnie, wiecie. Ładno, chłopie. Dobra, wiecie co, ja się nie będę leczyła, bo to jest bez sensu. Przecież umiem się lać z tym gównem. Dobra, kurator. Blaster niebian. To fajna taka Kassandra, nie? Zupa była zasłona, co mi pokazuje. Wardeka, ale to na razie nie zrobimy nic. Ofensywa przeciwko perserkom i poczucie obowiązku. No, poczucie obowiązku. To co, idziemy po Dawkinsa. Widzę, że aż zrobiło się ciemno. Tylko tak, ja nie mam towarzysza, także zanim pójdę po Dawkinsa, to jeszcze pójdę po Zołzę. Bo jak wiecie, chciałam robić zadania główne właśnie z Zołzą, więc będziemy tak robić. Może uda mi się ten romans z nią odblokować, chociaż ja w to strasznie wątpię. Myślę, że już mamy przekichane, bo skończyłam już wszystkie linie takie. Ale to się jeszcze okaże. Chodź ze mną. No i dobra, wracamy. Teraz już fabuła będzie leciała z górki, dlatego te rzeczy poboczne to warto robić w tym momencie, nie? Nie żeby coś. Znowu piękny księżyc, znów biegamy nocą. Tam już coś na radarze się pokazuje. Tam się coś z czymś leje. Ale czy ja mam coś do tego? Raczej nie. Chociaż wiecie co? Bo to są potwory, które ja powinnam sobie bić. Bo one nie stanowią jakiegoś wielkiego problemu. To jest tylko zwykły wykolejeniec. My ich biliśmy na etapie naprawdę wczesnym. Ignorowanie bólu. Dobra, tam.
Fajnie by było, jakbyśmy się tak podzielili obowiązkami. I każdy biłby coś innego. Ale Zouza chyba nie za bardzo ma na to ochotę. A Łano, co się dzieje? Dobra, muszę się wyleczyć, bo zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie. No i oczywiście, ja nie zdążę wyprowadzić ciosu, ale on już zdąży wystawić dwa, nie? Tą walkę musimy ulepszyć na full, także kolejny poziom na to się przeznaczy po prostu. Ach, ustrojstwo jedno wielkie. Totalne. No już widzicie, dlaczego trzeba koksić Jaxa. No przecież to tak nie może wyglądać, że mnie głupi wykolejeniec leje. Jak ja mam przeżyć z grupą kuratorów na przykład, nie? Wiecie, to się tak mówi, ale... To jest bez sensu w takim wypadku. Tam jest jeszcze szperacz chyba na dole. Okej, okay, a Dawkins jest tutaj na górze z tego co widzę. Tamten się na mnie denerwuje. Tu jest kamienny szpon. To sobie od razu już go przy okazji walniemy w głowę. No jasne, że damy radę. Szczególnie, że one nie są trudne. Tylko ten szperacz mi przeszkadza jeszcze, nie? No i oczywiście zdążą mnie uderzyć. Bo dlaczego by nie? No. Dobra, Dawkins jest na górze. Nie, Dawkins jest tu. A to ciekawie. Co ty tu w ogóle robisz? Chcesz zginąć? Nie. Szczerze mówiąc, trudno mi to wytłumaczyć. Odkryłeś coś, tak? No mów, o co chodzi? Sytuacja jest bardziej złożona niż przypuszczałem. Obawiam się, że musimy przemyśleć nasze plany co do szóstej siły. Co ty gadasz? Poddajesz się? Dlaczego? Przecież szósta siła to było twoje oczko w głowie. Wszystko zaczęło się układać. Tjalk właśnie zwerbował nowych rekrutów. Nie rozumiesz? Nie mamy szans! Niebian zjawiło się więcej niż sobie wyobrażałem. W dodatku opracowali teraz nowe metody mutacji. O wiele szybsze i bardziej skuteczne. Kończą już przeprowadzać swoje analizy. Właśnie wtedy przypuszczą zmasowany atak. W garść, zasrany tchórzu. Albo cię zamorduję i tutaj zostawię. Kurwa, już pojmuję. Nie przyszedłeś tu na poszukiwanie żadnego DNA. Postanowiłeś uciąć sobie z nimi pogawędkę, tak? Jax, posłuchaj. Ty zdradziecki chuju. Mogłem się tego spodziewać. Zaciągnąłeś mnie do pomocy przy zabawie w wojnę, a kiedy nadeszła pora konfrontacji, poleciałeś się z nimi układać? Jax, pozwól coś sobie wyjaśnić. Faktycznie rozmawiałem z ich kuratorem, ale on stoi po naszej stronie. To zdrajca? Co to za jeden? Co ci powiedział? Lepiej się wyspowiadaj, dziadu, bo inaczej ucieszę cię raz na zawsze. Na imię mu Kopark. Jego słowa niezbyt mnie pokrzepiły. Dobra. Jak przekonałeś tego zdrajcę, żeby śpiewał? Niebianie chcą na nowo uruchomić technologię ze Starego Świata i użyć jej przeciwko nam. W trakcie badań natrafiłem na dziwne algorytmy pochodzące z pradawnych komputerów. Były to wskazówki pozostawione przez Koparka z nadzieją, że ktoś je przechwyci i odcyfruje. Pragnął się z nami skontaktować, bez wiedzy pozostałych niebian. Odpowiedziałem mu w ten sam sposób i potajemnie się umówiliśmy. Czego jeszcze się od niego dowiedziałeś?
Czy pomógłby nam dostać się do głównego formatora i go wyłączyć? Obawiam się, że nie. Technologia, z której w nim korzystają, to dla niego taka sama czarna magia jak dla nas. Poinformował mnie jednak o wielu innych rzeczach. Gdyby usłyszała o tym reszta niebian, bez wątpienia zaraz zostałby stracony. Niebianie dysponują niezrównaną potęgą wojskową, co gorsza. Hodują teraz nowe, jeszcze silniejsze stworzenia. Istoty te potrafią się zmieniać i transformować. Są niesamowicie silne i łatwo dostosowują się do warunków. A ponadto ponoć niezwyciężone. Nic ich nie powstrzyma. No to kurwa świetnie. Coś jeszcze? Próbowałem go nakłonić, by nas wsparł, ale odmówił. Lęka się o swoje życie. Odpowiedział natomiast na wszystkie moje pytania związane z mrocznym Eleksem i jego właściwościami. Liczyłem, że zdołam jeszcze wyleczyć tę infekcję. W każdym razie, nawet jeżeli wszystko nam się uda, niebianie stali się po prostu zbyt potężni i liczni. Zmiotą nas z powierzchni planety. To gdzie ten Koparg? Chciałbym z nim pomówić. Niestety to już niemożliwe. Chwilowo zawiesiliśmy komunikację. Wrócił do swoich pobratymców. Jeśli ponownie opuści formator, narazi się na ryzyko. Jeśli go złapią, to zabiją. To mi nie wystarczy. Masz próbować dalej, rozumiesz? Oczekuję wyników. Weź się zatem w garść i wytrzaśnij coś, co się przyda. A z taką logiką trudno się kłócić. W porządku. Przeanalizuję dane, jakie przekazał mi Koparg. Ale nie będę mógł po tym odgrywać w bastionie swojej dotychczasowej roli. Co to konkretnie znaczy? Nasi ludzie potrzebują kogoś, kto wierzy, że zdołamy pokonać niebianidy. Czas, abyś to ty objął dowództwo nad szóstą siłą. Czy nie zarządzałem nią już od jakiegoś czasu? Zresztą planowałeś to chyba od samego początku, prawda? Może i tak, ale wciąż musisz wybrać frakcję, do której przystąpisz. Jeżeli chcesz dawać przykład innym, powinieneś im wskazać, którą drogą zamierzasz podążać. Przedstawisz im w ten sposób, w co wierzysz. Pamiętaj tylko, że od tej decyzji nie będzie odwrotu. Matacz nigdy nie zdobędzie zaufania. Cokolwiek postanowisz, nie zmieniaj więcej zdania. Rozmawiałem z tamtejszą sztuczną inteligencją, Kasandrą. Aha, niech no zgadnę. Szuka mnie. Dokładnie. To całkowicie logiczne. Swego czasu byłem najbardziej rozwiniętą istotą na tej planecie. Dobrze, że nie wie o naszym drobnym przedsięwzięciu w bastionie. No, pewnie już wykryła naszą aktywność w tym miejscu, ale nie sklasyfikowała jej jeszcze jako zagrożenie. W innym przypadku już byśmy nie żyli. Zdaniem Kasandry jestem drugą ludzką anomalią na Magalanie. W takim razie zdobyła informacje o twojej przeszłości i o tym, co nas łączyło. Na jej miejscu też wolałbym na ciebie uważać. Czas nas nagli. Lepiej się pośpiesz. Dobra, wiecie co? Wybierzemy już którąś tam frakcję. Zdecydowałem, która frakcja jest mi najbliższa. Czuję się Morkonem. Osiągnąłem już wysoką pozycję wśród Morkonów, więc raczej zostanę z nimi na dobre. Świetnie. Skoro to załatwione, możemy skupić się na przygotowaniach do bitwy z niebianami. Czego potrzeba bastionowi? Szósta siła musi zdobyć potężnego sojusznika. Pytanie, z którą frakcją zawrzesz przymierze? Ukończyłeś podstawowe szkolenie u jednej z nich.
No, w tej sytuacji nieroztropne byłoby proponować alians innej społeczności. Jej członkowie raczej nie obdarzyliby cię zaufaniem, prawda? Czyli w pewnym sensie wybrałeś już partnera dla szóstej siły. Teraz wystarczy tylko przypieczętować nasz układ. Jak dokładnie mam szukać stronników? Odbyłeś szkolenie u Morkonów, co czyni ich naszymi potencjalnymi sprzymierzeńcami. Wobec tego pozostaje nam już tylko przemyśleć, jak ich do tego namówić. Oczywiście swoich najsilniejszych ludzi będą woleli zachować u siebie w bazie. Ale na pewno mają też sporo oddziałów rozsianych po całej krainie. To właśnie ich powinniśmy skaptować, przekonać do naszej sprawy i osadzić w bastionie. Zapowiada się nie lada przeprawa, ale wystarczy kilka zręcznych posunięć dyplomatycznych. Gdzie stacjonują oddziały Morkonów? Gdy mowa o ich żołnierzach, w kółko pojawia się jedno i to samo imię. Oleg. To brat Wiktora, również patriarcha. Rzecz jasna, takiego bojowego radykała jak on nie interesuje powrót do reszty Morkonów. Nie nakłoni go do tego nawet własny brat. Z powodu swoich wierzeń za żadne skarby nie chce współpracować z kłusownikami z groty. To dobrze dla nas rokuje. Jeżeli zależy nam na udanym przymierzu z Morkonami, trzeba będzie zmobilizować Olega, by przyprowadził swoich podwładnych do bastionu. O ile nie wybrał się akurat na jakąś wyprawę, znajdziesz go w ruinach Thompson Town. Dotrzyj do rozproszonych oddziałów i sprowadź je do bastionu. Tylko tak umocnimy się wystarczająco, by przygotować się na najgorsze. Jasne, czemu nie, pewnie. No okej, jak tam Zuza? Wszystko w porządku. No to wygląda. Kurde, ja nie wiem, czy ty będziesz mi kiedyś uwielbiać, kobieto. No dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment na to, żeby zakończyć sobie odcinek. Jezu, ile mam mięsa. To będzie odpowiedni moment. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten odcinek. No a w kolejnym... Myślę, że dalej pociągniemy sobie tą fabułę. Partner szóstej siły nam się zadanie tutaj zaczęło robić. Ofensywa przeciwko perserkom też musimy zrobić. Raptoidy, szperacze i behemot. No behemoci to są, wiecie, ci najgorsi, można powiedzieć. Tutaj, jak widzicie, dalej nie będziemy wchodzić. Jeszcze musimy pamiętać o tym, że mamy tutaj do zakończenia zadanie z Falkiem. I Falk jest aż tutaj. Ale myślę, że to jeszcze chwilowo może poczekać, bo tak naprawdę Falk i Kroni to są nasi ostatni towarzysze, dla których możemy mieć jakieś tam zadania. Także z Kronim będziemy to robić też pewnie za niedługo te całe chipy i z Falkiem dokończyć tę sprawę w Mararkorze. Ale na razie to zostawiam raczej w spokoju, a będziemy próbowali tutaj zrobić wojowniczych radykałów. Czyli musimy się udać tutaj. Tu jest Oleg, czyli z Thompson Town. O, proszę, witam serdecznie. Chciałam już kończyć, ale widzę, że jeszcze nam się tutaj nowe potworki zrobiły. I to takie całkiem w sumie okej. Dobra, ty się nie dasz odepchnąć, widzę. Dobra, poczekamy chwilę. Gdzie jesteś? Tu jesteś. W sumie spoko. Trochę eleksu będzie w czystej formie. Co ciekawe, chyba jak odkrywałam ten teleport, to nie było tutaj niczego, ale... Nie dam sobie uciąć ręki, bo to było bardzo dawno temu, coś czuję i przypadkiem tu dosłownie pewnie zajrzałam. On się na szczęście nam zbagował, także będziemy mieli wygraną już za moment.
Skarbnik mamy, mamy osiągnięcie. 50 tysięcy kryształków uzbierane. Tu jeszcze coś na mnie pluje. Trytogni. Spoko. I tu jeszcze coś jest. Jeszcze jeden czyhacz. To fajnie. To fajnie, bo expig jest łatwy w miarę. No widzicie, tak się kończy kończenie odcinka. To znaczy nie kończy się. Ale czy to coś złego? Chyba nie. Przynajmniej nam Elex wpadnie i będziemy mogli później coś z tego wyklecić. No i super. Dobrze, zakończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj już nie zabije. Tylko jeszcze sobie pozbieramy takie dziadostwa. A kolejny odcinek szykuje nam się naprawdę bardzo ciekawie. Poznamy brata Wiktora. Zobaczymy, czy jest takim samym chujem jak on. Chociaż wydaje mi się, że może być trochę inny, bo nie bez powodu nie chce zapewne wrócić. No ale to się jeszcze okaże. Dzięki wam serdeczne. Do kolejnego odcinka. Cześć.